Na wyniki badań szczątków UFO, by można było powiedzieć, z czym właściwie mamy do czynienia. Amerykańska opinia publiczna na razie sprawę traktuje z przymrużeniem oka. Niektórzy na przykład zastanawiają się, dlaczego kosmici jako cel swojej podróży wybrali tak mało przyjazne tereny jak Alaska i Yukon, szczególnie mało przyjazne teraz i zimą. Witajcie moi mili. Montowanie kolejnej części fałszywej inwazji zajmie mi trochę czasu, bo to spory materiał. Byłem przekonany, iż będę mógł to skończyć bez presji. Ale niestety fałszywa inwazja właśnie się zaczęła. Pomyślcie o tym jako pierwszych dniach pandemii. Jak bardzo byście mogli wpłynąć na opinię publiczną, wiedząc tyle na początku, co wiecie już teraz. Mam wrażenie, iż możemy mieć jakiś realny wpływ na to, co się stanie w najbliższym czasie, dzięki szerzeniu wiedzy. Wysyłajcie materiały gdziekolwiek się da. Najlepiej z pierwszą częścią fałszywej inwazji. Kopiujcie na swoje kanały, wycinajcie nawet na Facebooki, TikToki czy Instagramy. Działajcie. Zagrożenie jest zbyt realne, a większość z Was doskonale o tym wie. Spróbujmy obudzić tylu, ile się da. Tych, których jeszcze nie ma na Telegramie, zapraszam na grupę Oczy Szeroko Otwarte. Tutaj kończy się mój wkład. Reszta zależy od Was. Do usłyszenia. Amerykańskie myśliwce znów się poderwały. Na rozkaz premiera Justina Trudeau zestrzeliły tajemniczy obiekt, który pojawił się nad Kanadą. Teraz poszukuje go wojsko, musi sprawdzić, czy służył do szpiegowania. To trzeci zestrzelony obiekt nad Ameryką Północną w ciągu ostatnich dni. Coś, co określono jako obiekt cylindryczny, kształtem przypominający UFO, choć oficjalnie takie określenie nie pada. Ano tak, przecież ogłoszono, że to były balony. To wytłumaczę wam, co się właśnie stało. Zostało przesunięte mocno okno Overtona. Wszystkie media mówiły o UFO, w tym Biały Dom czy Putin. Przyzwyczajają nas do kolejnych ataków. Zwykłemu, nieświadomemu człowiekowi właśnie wciśnięto incepcję o możliwości inwazji UFO. Gdyż historyjka, iż najlepsi piloci nie odróżnili balonów od statków kosmicznych, brzmi nawet dla nich nielogicznie. A co za tym idzie, to rozważają, iż rządy ukrywają ataki UFO. Zrobili tą krótką akcją bardzo dużo. I wiemy, iż fałszywa inwazja to nie jakaś tam teoria. Właśnie zrealizowano kolejny etap swojego programu. Do usłyszenia. Wreszcie zasłużył na nagrodę i latający ujrzał spodek, bo wylądował dziś po grudku pojazd zielonych ufolutów. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone. Są ufalutki, zielone włosy, zielone budki, całe zielone, są ufalutki.